Cześć dziewczyny! Dzisiaj zebrałam dla Was 10 najpopularniejszych ściem związanych z depilacją IPL. Sprawdziłam to na własnej skórze, obgadałam temat z koleżankami, przeczytałam opinie innych użytkowniczek, a na koniec skonsultowałam to wszystko z ekspertem. Wszystko po to, aby raz i dobrze wyjaśnić, na czym polega taki zabieg, czy jest on bezpieczny, czy depilacja światłem będzie rzeczywiście skuteczna oraz w jakich wypadkach nie warto kupować takiego depilatora. Ściema numer 1. Depilacja IPL to pieniądze wyrzucone w błoto. Bardzo łatwo jest kupić depilator, który nie zadziała na Twoim odcieniu skóry lub Twoim kolorze włosów. To urządzenie nie zadziała na włosach białych, siwych, blond oraz rudych. Wykluczona jest też ciemna karnacja. Pamiętajcie też o przeciwwskazaniach do stosowania tego urządzenia, bo te listy są całkiem spore i niestety możecie znaleźć coś, co będzie akurat Was dotyczyło. Między innymi znajdziecie tam epilepsję z wrażliwością na światło błyskowe oraz wykluczenie kobiet w ciąży, ponieważ na nich to urządzenie nie było testowane. Ściema numer 2. Depilacja światłem to najlepszy sposób na trwałe usunięcie włosków. Wygląda to tak, że depilacja światłem w żaden sposób nie jest w stanie usunąć włosków na trwałe. Mit ten powstał dlatego, że ten rodzaj depilacji bardzo często mylony jest z depilacją laserową, a to ona usuwa włoski na stałe. W przypadku depilatora IPL przez to małe okienko wypuszczany jest delikatny impuls światła, który sprawia, że mieszek włosowy przechodzi do stanu uśpienia. Następnie włos wypada naturalnie, a jego wzrost zostaje wstrzymany. Cebulki są uśpione, a nie usunięte na całe życie. Efekty takiej depilacji są tymczasowe i trzeba będzie je powtarzać. Początkowo zabiegi wykonuje się często. Jednak finalnie dochodzi do momentu, gdzie zabieg będzie potrzebny jedynie raz na pół roku, czy nawet raz na rok. Ściema numer 3. IPL to laser. Tak jak już wcześniej wspomniałam, laser i IPL to dwie zupełnie różne metody depilacji, ale warto wrócić do tego tematu, ponieważ jest mnóstwo materiałów, w których znajdziecie błędne określenie. Depilacja laserowa IPL. To właśnie sprawia, że mamy w głowie bardzo dużo wątpliwości. Laser kojarzy nam się z zabiegiem skutecznym, ale drogim i bolesnym. Kiedy ktoś błędnie używa zwrotu depilacja laserowa IPL, automatycznie mogłyście stwierdzić, że to nie jest urządzenie dla Was. Ściema numer 4. Depilacja IPL boli. Depilacja światłem nie powinna boleć. Znajdziecie jednak filmiki z wyrazami bólu na twarzach osób testujących takie depilatory. Moim zdaniem w tym wypadku osoby te świadomie sprawiają sobie ból. Wystarczy ustawić bardzo wysoką intensywność światła i korzystać z niej w obszarach delikatnych, takich jak pachy czy strefa bikini. Wtedy poczujecie dyskomfort w postaci chwilowego pieczenia. Nie jest to ogromny ból, ale jest to nieprzyjemne. Jest to skutek nieodpowiedniego korzystania z urządzenia. Jeśli dopasujecie intensywność światła do danej strefy ciała i karnacji, zabieg ten powinien być całkowicie bezbolesny i jest to znak, że prawidłowo go wykonujecie. Ściema numer 5. Do wykonania zabiegu depilatorem IPL musisz zapuścić włoski. Klasyczne depilatory, które wyrywały włoski, nauczyły nas, że przed zabiegiem musimy je zapuszczać. W przypadku depilacji światłem jest wręcz przeciwnie. Skóra musi być ogolona, aby depilator mógł właściwie zadziałać. Ściema numer 6. Musisz się przygotować na godzinny zabieg raz w tygodniu. Jeśli chodzi o czas wykonywania zabiegu, to w moim przypadku depilacja całego ciała maksymalnie zajmowała pół godziny. Wszystko zależy od rodzaju depilatora. Przykładowo tym depilatorem ogoliłam całą nogę w 9 minut, a tym w 7 minut. Jednak nie wykluczam, że taki zabieg na całe ciało początkowo może trwać nawet godzinę. Weźmy pod uwagę to, że wcześniej trzeba jednak przygotować ciało i ogolić miejsca, które będą depilowane. Wszystko zależy od wprawy. Na początku zabieg będzie trwał dłużej i to może być nawet godzina. Trzeba wyczuć to urządzenie, wiedzieć w jaki sposób je przykładać, aby wykonać błyski bez patrzenia. Jak już opanujecie wygodną dla Was technikę depilacji, to wszystko pójdzie o wiele szybciej. Jeśli chodzi o częstotliwość zabiegów, to proces depilacji składa się z dwóch etapów. Etap początkowy, w zależności od urządzenia, może wymagać zabiegu raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Potem jest etap odświeżania, który wymaga użycia depilatora raz na miesiąc. Po tym całym procesie wystarczy go używać raz na rok. Ściema numer 7. Uszkodzę sobie wzrok, bo przecież kosmetyczki zakładają okulary ochronne, wykonując tego typu zabiegi. Rozproszone światło, które pojawia się podczas zabiegu, jest bezpieczne dla oczu, dlatego w czasie stosowania urządzenia nie trzeba zakładać okularów ochronnych. Ale nie polecam Wam jednak patrzeć na ten błysk, bo jest to nieprzyjemne. Na początku jest to trudne, bo musicie opanować jeszcze technikę, która pozwoli Wam nie omijać żadnego miejsca i równocześnie poruszać urządzeniem bez patrzenia na te błyski. Dlatego do niektórych depilatorów dołączone są takie okulary ochronne. Ten mit powstał w wyniku mylenia depilacji światłem z laserem.
to właśnie podczas zabiegu depilacji laserem kosmetyczki zakładają okulary ochronne, a IPL to nie laser. Myślę też, że jeżeli taki zabieg byłby wykonywany u kosmetyczki, to również miałaby ona okulary. W końcu my zajmujemy się tym zabiegiem przez 30 minut, a ona otoczona by była tymi błyskami znacznie dłużej. Ściema numer 8. Depilator IPL to urządzenie wyłącznie dla kobiet. Mężczyźni również mogą korzystać z depilatorów IPL. Zabiegi mogą wykonywać na klatce piersiowej oraz na plecach. W przeciwieństwie do kobiet, nie mogą oni wykonywać zabiegu poniżej kości policzkowych. Mowa tutaj o obszarze zarostu, na przykład twarzy i szyi. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą pamiętać, że depilatora IPL nie wolno używać w miejscach intymnych. Ściema numer 9. Zaoszczędźmy i kupmy depilator na spółkę. Tego, aby nie kupować depilatora na spółkę, nie nazwałabym ściemą. Jest to bardziej rada, którą opieram na licznych komentarzach osób, które ostatecznie narzekają na takie rozwiązanie. Pomysł wspólnego użytkowania i podzielenia się kosztami pojawia się automatycznie, bo urządzenie to jest dosyć drogie, a posłuży przez kilka lat. Osobiście nie polecam takiego rozwiązania. Po pierwsze kwestia higieniczna, depilowanie pach czy strefy bikini tym samym urządzeniem, no nie brzmi to zbyt dobrze. Po drugie, jest to urządzenie, które bardzo łatwo uszkodzić przy takim wzajemnym wymienianiu się. Co innego, jeśli mowa o zakupie w gronie domowych użytkowników, na przykład wymiana między siostrami lub wspólne użytkowanie przez partnerów. W tym wypadku te minusy nie są aż takie znaczące. W sytuacji, kiedy przed zakupem blokuje Was właśnie cena, możecie pomyśleć o rozłożeniu jej na raty. To będzie znacznie bezpieczniejsze rozwiązanie niż współdzielenie depilatora. Ściema numer 10. Depilator IPL jest drogi. Ceny depilatorów IPL zaczynają się od około 1000 zł. W takiej cenie kupicie podstawowy zestaw z depilatorem przewodowym. Na rynku dostępne są bardziej rozbudowane depilatory IPL, które mają więcej nasadek, np. specjalna nasadka do bikini lub do twarzy, są bezprzewodowe lub mają dodatkowe funkcjonalności ułatwiające depilację, jak np. sensor odcienia skóry. Najbardziej rozbudowane zestawy mogą kosztować ponad 2000 zł. Koszt depilatora każdy odczuje inaczej. Ja Wam mogę powiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy. Swój depilator kupiłam za 1000 zł i wtedy uważałam, że jest to dosyć duży wydatek. Jednak z perspektywy czasu mogę Wam powiedzieć, że nie żałuję i zdecydowanie jest to urządzenie, które warte było swojej ceny. Podsumowując, co musisz wiedzieć przed zakupem depilatora IPL? Pierwsza rzecz, o której musisz pamiętać. IPL nie jest laserem. Ma to swoje plusy i minusy. Podstawowym plusem jest to, że jest on znacznie tańszy niż zabiegi laserowe. Natomiast główny minus jest taki, że jeżeli oczekujesz usunięcia włosków na całe życie, to zdecydowanie ta metoda depilacji nie zadziała w taki sposób. Tutaj włoski są usypiane i ostatecznie co pół roku będzie trzeba powtórzyć taki zabieg. Po drugie, depilacja światłem jest bezbolesna, pod warunkiem, że odpowiednio dopasujesz ustawienia do swojej karnacji. Po trzecie, nie kupuj urządzenia nie czytając wcześniej przeciwwskazań oraz w sytuacji, gdy Twoja karnacja lub kolor włosów wykluczają skuteczność zabiegów. W tym odcinku pojawiły się 3 depilatory, które ja testowałam. Nie wspomniałam o tym, jakie to są modele, ponieważ jest to materiał na zupełnie inny odcinek. Linki do pokazanych modeli znajdziecie w opisie pod filmem. W kolejnym odcinku przedstawię Wam porównanie konkretnie tych 3 modeli, więc jeśli Wam się podobało, koniecznie zostawcie subskrypcję, żeby tego nie przegapić. Jeśli macie swoje doświadczenia z depilatorami IPL, to dajcie znać w komentarzu. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.